kolejna nowa karta zapisana w historii Fame MMA. Będzie to walka kobiet! A wezmą w niej udział! No i chyba wszyscy mężczyźni właśnie wstają niezwykle ze swoich kontrowersyjna miejsc. Osoba. Oj, nie tylko mężczyźni. Tutaj wszyscy stali po prostu, żeby to zobaczyć. Wylało się na nią bardzo dużo hejtu, potykała się kontrowersyjnych tematów. Coverowała kolędy. Już niedługo otwiera swoją szkołę śpiewu. Ale zobaczymy, kto dzisiaj w oktagonie będzie cienko śpiewał. Czy będzie to Monika Esmeralda Godlewska? Gigantyczny wachlarz emocji, przyznasz, Pawle. Ja jestem już emocjonalnie styrany, nie wiem, co będę robił po tej gali. A przed nami jeszcze kilka bardzo emocjonujących pojedynków. Możecie się zdziwić, ale rozmawialiśmy w studiu, zanim się jeszcze gala zaczęła. Rozmawialiśmy w studiu z Różalem i zgodnie przyznaliśmy, że ta walka, na którą teraz czekamy, jest walką, na którą czekamy najbardziej. Nie wiem, skąd to się bierze. To jest jakaś kontrowersja tkwiąca w tym pojedynku. Jakiś zupełnie inny typ emocji, ale będzie tutaj się działo tak bardzo dużo. Tak jak wspominasz, Monika jest osobą bardzo kontrowersyjną i jest tego świadoma. Nagrywała piosenki, w których dotykała tematy religijne. Śpiewała na przykład hymn Polski. Więc wiadomo, że wielu ludziom mogła zajść za skórę. Słuchajcie, no tak poza tym wizerunkiem, myślę, że na co dzień Esmeralda jest dość ciepłą osobą. Widziałem, że ma też małego synka, którego kocha i wychowuje go samotnie. No zobaczymy, czy przygotowywała się ciężko do tego pojedynku i która z tych pań będzie lepsza. Zauważ, że Monika Godlewska wchodzi w pełnym make-upie prawie. No i będzie się działo, a tą walkę komentują dla was Marek Adbaster Hoffman i Paweł Tripson Trybała. Czas na dymy. Będzie grubo, będzie się działo, ale rzeczywiście powiem ci, że jest to pierwszy pojedynek kobiet, w którym zawodniczka wychodzi w pełni umalowana i to naprawdę w bardzo mocnym makijażu. Myślę, że to bardzo mocno może jej przeszkadzać podczas walki, jak zacznie spływać pot z jej czoła. Katmani nawet niespecjalnie wiedzieli, jak posmarować twarz Moniki Godlewskiej wazeliną, żeby tego make-upu nie rozmazać. No, osobliwa sytuacja, osobliwe zawodniczki, osobliwa walka, ale będą emocje na pewno. A jej przeciwniczką będzie... dziewczyna, która zdobyła popularność dzięki wpisowi w mediach społecznościowych. Pochwaliła się w nim zbliżeniem ze znanymi amerykańskimi raperami. Sama określa się mianem pato influencerki lub pato streamerki. Swoją karierę rozpoczęła od zamieszczania nagrań w sieci. Na Instagramie śledzi ją ponad 500 000 osób. Jest drugą zaraz po Robercie Lewandowskim najbardziej zasięgową osobą w Polsce. Panie i panowie, Marta Linki Master Linkiewicz! I wchodzi, już ją widać z daleka. Marta Linkiewicz ma sporą przewagę warunków fizycznych, jest wyższa, cięższa i chyba dużo bardziej agresywna od Moniki Godlewskiej. I ta agresja, ten jej charakter bardzo zadziorny może być tutaj kluczem do zwycięstwa. Tutaj nawet nie musi być wielki wachlarz technik MMA czy sportowych. Ona może wygrać samym charakterem, samym zaczepnym charakterem, samą agresją. Ja o niej mówię, nie jest to obraźliwe słowo, ja mówię o niej, że ona jest taką rasową penerą.
i ona może po prostu wygrać. Powiem ci, że Marta Linkiewicz sama o sobie powiedziała, że jest pato influencerką lub pato streamerką, sama się tak nazywała. Linkiewicz zaczęła swoją karierę od zamieszczenia nagrań w sieci, w których chwaliła się, że robiła różne rzeczy. Różne rzeczy z pewnymi czarnoskórymi raperami. Ale paradoksalnie ten fakt i otwartość w relacjonowaniu tego zapewniły jej sympatię wielu fanów. No jak widać, jest tylko trochę mniej zasięgową influencerką niż Robert Lewandowski. Jak to się stało? To pokazuje, jak dziwne są nowe media i jak dziwne postacie mogą być sławne. No nie bójmy się tego słowa, jest w pewien sposób sławna. Uff. No i mamy Martę Linkiewicz już w oktagonie. Dwie zawodniczki za chwilę spojrzą sobie w oczy i skrzyżują rękawice. Na konferencjach prasowych dochodziło między nimi do poważnych spięć, rzucały się różnymi przedmiotami, ucierpiały różne inne osoby. No zobaczymy, jak się to wszystko przełoży na tą walkę. Wyglądają ładnie, no podobają mi się te stroje, takie ni to spodenki, ni to spódniczki. Cały czas zastanawiałem się, jak ubrane wyjdą zawodniczki do tej walki. Wyglądają ładnie, oby też ładnie walczyły. 7 kg cięższa Linkiewicz i 10 cm wyższa. Może to być warunkiem przechylającym na stronę zwycięstwa właśnie tej pani, ale zobaczymy. Tak jest. Mike Tyson też był niski, ale sadził ładne bomby. Kozlewska kontra Linkiewicz! Wydaje mi się, że Marta Linkiewicz stoczyła już kilka walk i one nie są zapisane w żadnym rekordzie. Ma już na pewno jakieś szarpaniny z innymi dziewuchami. Jak będzie tym razem? Oj! Ruszyły! Dziewczyny ruszyły mają... ostrożnie, presję wywołuje tutaj Linkiewicz. I pierwsze kopnięcie. Pierwsze cepy, plecy oddaje Godlewska. Jest dosyć chaotyczna wymiana. Bardzo chaotyczna wymiana. Nawet sprowadzenie do parteru. Za włosy było chyba chwycenie. Linkiewicz łapała za włosy, ale kolano Linkiewicz! Mamy klicz. Obalenie Linkiewicz! Mamy to siat Linkiewicz! Broni się! Ground and pound. Czy to przetrwa? Czy to przetrwa? Godlewska oddała plecy, co tam się dzieje? Duże kłopoty Godlewskiej. Marta Linkiewicz nie patrzy, gdzie uderza. Uderza w tył głowy, ale jest... Mówiłem! Uderza w tył głowy! Ta agresja! Koniec walki! Agresja Linkiewicz! Ale ja nie wiem...